Jakie są mocne i słabe strony suwalskich szkół średnich? Jak wybrać tę właściwą? Czas decyzji jest już bliski, a wybór? Niełatwe. Ubiegłoroczna zdawalność egzaminu maturalnego w suwałkach nie wiedzie do euforii. Odsetek sukcesów maturalnych we wszystkich sesjach łącznie wyniósł w mieście 83%, co plasuje suwałki dopiero na szóstym miejscu w województwie podlaskim. Biorąc pod uwagę pierwsze podejście, czyli termin czerwcowy i lipcowy, najlepiej w mieście wypada liceum numer 2. Tutaj odsetek sukcesów był bliski 99%. Na drugim miejscu pierwszy ogólniak, na trzecim minimalnie słabszy. Trzeci. W naszej analizie uwzględniliśmy trzy najliczniej reprezentowane licea i trzy technika. Pod uwagę wzięliśmy średnią wyniku testów na poziomie podstawowym z polskiego, angielskiego i matematyki oraz przedmiot dodatkowy z najwyższym średnim wynikiem. Według wyników opublikowanych przez OKE, mocną stroną pierwszego LO jest matematyka. Tutaj średni wynik wyniósł aż 74%, w drugim LO 70,4%. A w trzecim 66,3. Biorąc pod uwagę podstawowy angielski na najwyższym pudle znowu pierwszy ogólniak z wynikiem 84,5%, zanim trzecie LO i wynik niższy o 2%, na trzecim miejscu liceum imienia podchorskiego, którego uczniowie osiągnęli średnią 76,5%. Język ojczysty w liceach ma się słabiej, poszczególne szkoły blisko siebie, najlepiej znowu. Pierwszy, minimalnie słabiej, drugi z wynikami odpowiednio 63,7 i 63,5. Na trzecim miejscu, z odrobinę większym dystansem, trzecie LO. Tutaj wynik uśredniony wyniósł 62,6%. W wynikach przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, w pierwszym LO najlepiej za średnią ponad 69% wypadli uczniowie z języka angielskiego, choć nie sposób pominąć jednej osoby, która z testu z języka niemieckiego osiągnęła 97,3%. W drugim LO również rozszerzony angielski, średnia bliska 65%. W trzecim ogólniaku ten sam przedmiot z wynikiem niższym o 0,5%. Spośród techników w testach podstawowych z polskiego najlepiej wypadli uczniowie czwórki. 52,8. Nieco za nimi dwójka 46 i 1 oraz trzecie technikum ze średnią 37,4. Angielski w technikach na wyrównanym poziomie od prawie 67% w technikum numer 4 przez dwójkę 64,6 do 64,5 w technikum numer 3. Zdawać by się mogło, że techniczne umysły zaprezentują prawdziwą moc w podstawowym teście z matematyki. Tymczasem. To wyniki są zaskakujące. Najlepiej wypadli uczniowie technikum numer 4 ze średnią 45,7%. Tuż za nimi maturzyści z trójki 45,4%. Najsłabiej w grupie najliczniejszych placówek tego typu wypadło technikum numer 2 ze średnią 36,3. Ci jednak najlepiej zaprezentowali się na rozszerzonym angielskim, osiągając średnią 48,2. Uczniowie z technikum numer 3 osiągnęli uśredniony wynik na poziomie 44,6, a na trzecim miejscu uplasowali się maturzyści z technikum numer 4, uzyskali średnią 44%. Uśredniając. I jeszcze dalej. Maturę podstawową najlepiej zdali uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego, średnia 74,6%. Za nimi trzeci ogólniak 70,47% i drugie LO 70,13%. Dalej technika: numer 4, 55, 13, numer 3. 49,1 i minimalnie dalej technikum numer 2, 49%.